dobry, jak się macie? Jak się macie, jak się macie? Dzisiaj podsumowujemy rok po raz kolejny, bo wszyscy tutaj podsumowujemy tak. Parami. Ja i Jordan. Zaczniemy raczej bardzo klasycznie. Zaczniemy raczej bardzo klasycznie, bo od naszych ulubionych gier roku, aczkolwiek nie będziemy tutaj strasznie się rozgadywać, bo to będą trochę takie nasze personalne spoilery. Jeszcze będziemy tutaj wracać w styczniu do naszych ulubionych gier. No właśnie top dziesiątki każdy z osobna, więc tutaj powiemy troszkę o grach, które nam się bardzo podobały, zrobiły na nas pozytywne wrażenie, ale która to jest tą najlepszą, to jeszcze się tak wstrzymamy. Nie. Może między wersami to jakoś włapiecie. Dlatego tak filozoficznie, gdzie koniec jest początkiem, a początek końcem, zaczniemy od The Last of Us. I need something smuggled out of the city. It's just cargo, Joel. I just want some simple gear enough to set me on my way. Dla mnie osobiście jedno z największych takich pozytywnych zaskoczeń tego roku. Od początku, nie wiem jak to, nie pamiętam za bardzo jak to było reklamowane, ale odbierałem to tak, jakby Naughty Dog robiło taką syntezę Residenta Evil i właśnie swojego Uncharted. Po prostu myślałem, że to jest taki pierwszy dobry survival horror od dawna, o jakości produkcyjnej właśnie tak tytułu AAA, no i z fajnymi postaciami. I o Jezu, naprawdę nie byłem tutaj w jakikolwiek sposób zniesmaczony czy zażenowany, bo to jest jedna z tych gier, które po prostu odpaliłem, zarwałem dwie nocki i po prostu rano jeszcze ziewając ocierałem łezkę z oka i wow, to było dobre. No właśnie, ty wspomniałeś o tym, jak ta gra była reklamowana, a właściwie o tym, że nie pamiętasz. Ja sprawdziłem to, dlatego że byłem tego ciekawy teraz z perspektywy czasu, bo ta gra sprzedała się w ponad 3,5 milionach egzemplarzy, a wyszła tylko na PS3, więc to jest w ogóle kosmiczny wynik w porównaniu do multiplatformowych nawet produkcji. I ona właśnie od początku była przedstawiana przede wszystkim jako to takie emocjonalne wydarzenie, że są te relacje między bohaterami, że jest ten postapokaliptyczny świat, trudne czasy do przetrwania itd., itd. I ludzie to kupili. To w ogóle nie był shooter z epicką fabułą, ani fajna skradanka, ani nic takiego. Ludzie o tym w większości nie wiedzieli, nie nastawiali się na to. I to w jakiś sposób wskazuje na fajną rzecz, że ta taka emocjonująca fabuła, wciągająca cię, wzruszająca, jest czymś, co jest w stanie sprzedać grę. Czyli że teraz, wiesz, twórcy robią fajne rzeczy i one się nie sprzedają. I to jest podstawowy problem dla wszystkich, którzy chcą zrobić coś interesującego. A tutaj się udało i myślę, że to jest taka szansa na fajną tendencję, bo chyba fabuła jest tym, co ci najbardziej też, co ci się najbardziej spodobało w The Last of Us. Gameplay też mi się podobał, ale na przykład jak są ludzie, którzy narzekają, że w ogóle ten gameplay to jest porażka i że nie do końca to działa, w ogóle w samej płaszczyźnie eksploracji, tego, że masz takie właśnie elementy, jak nie będę spoilował ten z pewnymi zwierzątkami, czy na przykład po jakiejś intensywnej akcji w podziemiach, czy w jakiejś tam zabudowanej lokacji, gdzie jest ciemno i są te klikacze, nagle wychodzisz, masz jak po prostu taki fragment, jakieś wycięte osiedle, kilka domków i po prostu chodzisz tam właśnie z Ellie i rozmawiacie o tym, takie banalne rzeczy typu, nie wiem, gadacie o komiksach, czy o tym, że no, bo kiedyś było takie coś, że ludzie robili sobie grilla z rodziną i w ogóle ona nie potrafi tego pojąć. Po prostu, no mówię, Joel i Ellie, ta mechanika, ta chemia, wow. I powiem ci, że z jednej strony się cieszę, że takie w ogóle coś się pojawia w grach coraz częściej, z drugiej strony troszkę się boję. Boję się po prostu, że ten motyw tatusia i córeczki, który tak Walking Dead tak... Aha, czyli sam schemat fabularny. Tak, tak, tak. I teraz w Bioshocku też to było bardzo widoczne. No, w dobra, okej, było. Chociaż w sumie, o ile do Eli pałem taką miłością ojcowską, to w przypadku Elizabeth to już troszkę tak... Tak, ona była bardziej taka... Uważająca, ale... Siostrzaną, no dobra, młodsza siostra, tak. Wszystko na miejscu, ale do czego zmierzam, że... Wydaje mi się, że ktoś na górze zadał sobie pytanie. Okej, przez tyle lat byliśmy supermarinesami, żołnierzami, ratowaliśmy świat. Jak jakby odnieść się do graczy? Bo możemy się odnieść do gry, która w jakiś sposób jest nam bliska. I teraz znajdźmy taki element wspólny, który ma dużo graczy, albo jak najwięcej. No i większość to są ojcowie albo starsi bracia, więc... No może nie większość, ale mimo wszystko... w dużej mierze, więc... Jakby ten motyw, prawda? No, jakby na przykład zrobili grę o, nie wiem, aborcji czy o czymś takim, no to mało ktoś do tego odniesie, bo mało kto na przykład ma coś z tym wspólnego. Tutaj no, każdy z nas praktycznie ma kogoś młodszego koło siebie, czy no, wielu z nas jest jakby w tej sytuacji i przez to emocjonalnie nawiązujemy jakby więcej z tymi postaciami, do tego się wczuwamy. Dlatego Last of Us naprawdę ogromne, ogromne pozytywne zaskoczenie i no, jedna z najlepszych gier, jakie grałem w tym roku. No, ja bym chciał jeszcze wtrącić, koniecznie muszę wtrącić coś na temat gameplayu właśnie, bo tutaj mi się też fabuła oczywiście bardzo podobała i niektórzy właśnie wspominają o tym, że w sumie ta gra byłaby spoko, jakby bardziej była nastawiona na fabułę, albo wręcz jakby była robiona przez Telltale na przykład, nie? I ja się z tym nie zgadzam, bo mi się strasznie rozgrywka podobała w The Last of Us i uważam, że to był bardzo ważny element w ogóle tej gry, bo to jest jedna z niewielu produkcji, które
cały czas ten gameplay tak jakby jest spójny ze światem przedstawionym i z bohaterami. Tutaj masz tak, segmenty eksploracji, podczas których zbierasz sobie różne przedmioty zaciekle, no i to idealnie pasuje do postaci, które tak naprawdę cały czas czegoś szukają, żeby stworzyć jakieś itemy. To paniczne uczucie, że cały czas bierzesz wszystko, co masz pod ręką. Tak, ale tam nawet czasem są napisane dialogi, które mają wspomnieć o tym, dlaczego twoi bohaterowie nie idą do przodu tam, gdzie skrypt im wskazuje, tylko właściwie przeszukują jakieś pokoje, że oni tam wspominają o tym, że wiesz, dobra, zabierzemy tu tylko coś, co nam się przyda i pójdziemy dalej. A druga rzecz, która mi się strasznie podobała, to jest ten, nazwijmy to, gameplay właściwy, czyli wymieszanie skradanki z walką w wypadku tej gry. I tak jak ja jestem wielkim fanem skradanek i zawsze w nie grając, no nie wiem, czy The Last of Us można nazwać skradanką, ale zawsze grając w inne gry z tego gatunku, jeśli mi coś nie wyjdzie, to reloaduję, no nie? Staram się to zrobić perfekcyjnie. A tutaj takie ratowanie się, improwizowanie w ostatnim momencie było strasznie naturalne, że ty starałeś się gdzieś tam podejść jakąś grupę zombiaków, nazwijmy ich tak, po trzech zabitych ci nie wychodziło, wszyscy cię zauważali, więc brałeś jakąś dechę w rękę i starałeś sobie jakoś poradzić, jakoś się odratować. I tu wszystko, tutaj nic w ogóle nie wytrącało cię z tego klimatu, a tak jak na przykład Bioshock Infinite mi się podobał, to on potrafił czasem gameplayem trochę cię wyrwać i przypomnieć, ej, grasz w grę. I can get you out of here. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. We are going to find Comstock. I will stop him. Właśnie miałem wiele takich momentów z Bioshockiem, co też inni ludzie w branży i w ogóle dziennikarze o tym wspominali, że przychodzi taki moment w połowie, w trzech czwartych gry, gdzie po prostu masz dosyć tej walki i chcesz dalej poznać fabułę i jakby, żeby to się rozwijało wszystko, masz tak, o Boże, znowu muszę strzelać, znowu, no dobrze, jeszcze walnę tym wigorem tutaj, pomacham, postrzelam. Dokładnie, jesteś taki. I mówię, Bioshock przez jakby długą część roku był dla mnie takim faworytem, taką po prostu, wow, to może być jedna z tych najlepszych gier roku. Finalnie pojawiło się kilka lepszych produkcji i też samo zakończenie w Bioshocku było genialne, ale ta ostatnia walka, w sensie, nie wiem, czy to możemy, nie zaspoilujemy. No nie mówmy, ale dobrze. Też konkretnie, ale... Powiedzmy, że była antyklimatyczna i wszyscy spodziewali się konfrontacji w pewnym stylu, a dostaliśmy coś innego, co było takim pójściem na łatwiznę. Ja się dziwię, czemu Kelly Wang, który tak bardzo podkreśla, że pisze najpierw gameplay, potem fabułę, zrobił coś takiego. No, strzał w stopę, dlaczego? Przede wszystkim jedno z największych takich pozytywnych wrażeń to właśnie Fire Emblem Awakening. Gra, która nie też ma fajną fabułę, wciąga nas na bardzo dużo godzin i poza tym fajnym takim elementem tych romansów, że nasze postacie mogą tam wchodzić w związki, brać śluby, mieć dzieci, to też było dość miłe, to jednak jest naprawdę wciągająca i przede wszystkim trudna gra, taka strategiczna i naprawdę chylę czoła, chcę więcej tego typu produkcji. Mimo że start nowej generacji jakoś, jeśli chodzi o gry, nie zwalił mnie z nóg, to też jedną grą, w której po prostu zakochałem się, jeśli chodzi w ogóle o bohaterkę, świat, muzykę, to oczywiście był Kontrast. I z tego co wiem, ty też grałeś. Kontrast, zwykła gra action-adventure, jakieś tam fabularne ambicje, żeby być czymś więcej. Ale po prostu to wszystko jest takie spójne, takie ładne i po prostu czujemy ten styl Art Deco, ten taki Paryż i ten jazzik, który tam przegrywa. Po prostu to jest gra, która jest taką ucztą audiowizualną i mam nadzieję, że więcej tak jeszcze zobaczymy. Dobra, więc Jordan tutaj wspominał o kontraście, ja jeszcze zostanę na chwilę przy tych klimatach gier właśnie trochę mniej znanych, bardziej niezależnych. Mowa o Antichamber, które wyszło w styczniu w ogóle chyba, albo gdzieś na początku lutego. I to jest gra, w której ja naprawdę się zakochałem, ze względu przede wszystkim na swój świat. Świat, który był tworzony przez jedną osobę w 100%, co trochę tak nawiązując do Feza, myślę, że zapewniło taką wielką spójność całemu, wszystkiemu, co tam się znajduje. To jest po prostu mapa, która jest wielkim, absurdalnym labiryntem. Tam wszystko cię ciągle zaskakuje. Gra jakoś na takich psychologicznych przyzwyczajeniach gracza, co jest naprawdę świetne. I cała, wszystko to jest tak jakby spójne, buduje takie wrażenie, że jesteś cały czas w konkretnym, fajnie zbudowanym świecie, który gdzieś tam ma jakąś zagadkę w rękawie i musisz to w pewien sposób rozwikłać. Dodatkowo fajne jest to, że ta gra nie jest tylko takim doświadczeniem, które tam przechodzisz
liniowym i już zapominasz o tym, tylko też czymś, gdzie musisz się trochę wysilić, musisz jakoś czasem pomyśleć, rozwikłać pewne zagadki, które są do rozwiązania na kilka sposobów, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Ale przejdźmy może do czegoś bardziej mainstreamowego. Jeszcze jedną grą, w którą ty akurat też grałeś. Tak, i nawet skończyłem ją i robiłem misję chyba, jeżeli to jest to, grałeś, i grałeś ze mną, to jest Splinter Cell Blacklist. Everywhere. Would you break the rules to maintain order? Czyli gra, która akurat tutaj gdzieś Vermi o tym wspominał, nie wiem, czy już mieliście szansę zobaczyć ten materiał, czy jeszcze nie, ale no ja jestem w ogóle wielkim fanem i gatunku, i całej tej serii, i mimo że ostatnia część była bardziej skierowana na coś w stylu gry akcji, mi się podobała, ale oczywiście nie jako skradanka raczej, no to Blacklist hucznie zapowiadał powrót do korzeni. Nie jest to w 100% to, czym była na przykład trzecia część, ale mimo wszystko no fan tego typu rozgrywki, czyli skradankowej rozgrywki, naprawdę znajdzie tu coś dla siebie, bo chociaż pierwsze poziomy mogą tego nie sugerować, to cała reszta naprawdę widać, że ten projekt stara się zadowolić i ludzi, którzy strzelają, i ludzi, którzy się skradają, ale ten aspekt skradankowy jest tutaj na pierwszym miejscu. Mnie to trochę tylko irytowało, że o ile nowy voice actor tutaj sprawdził się nawet okej. Właśnie, ten voice actor. Ale był w porządku, tylko że w ogóle gdzieś zniknął sposób pisania tej postaci sama Fishera, która od pierwszej do piątej części zawsze była takim ironicznym kolesiem, który niby traktuje swoją pracę na poważnie, ale nie wiem, stara się jakoś uniknąć stresu przez jakieś dowcipkowanie z przeciwnikami. To było oczywiście wszystko w miarę takie realistyczne, nie jakieś przesadzone. To tutaj był taki po prostu koleś, tajny agent, który przede wszystkim misja i lecimy do przodu i tylko zadanie się dla niego liczy. Więc to było trochę nudne, ale tak osobiście jeszcze wspomnę o tym, system punktacji, to jest to, o czym ty wspomniałeś. To jest super. I to bardzo wpłynęło na to, ile ja czasu spędziłem z tą grą ze względu na rankingi online'owe. To jest naprawdę, w ogóle dawno nie grałem w grę, która tak bardzo zmuszałaby mnie do przechodzenia tych poziomów jeszcze raz i rywalizowania z ludźmi, tam zdobywania jakichś topowych miejsc w ogóle w rankingu na całym świecie, i okazało się, że te poziomy do tego też są dobrze zrobione, że zawsze jest jakaś tam rzecz, którą na podstawie znajomości mechanik gry możesz wykombinować. Wiesz, jak się zachowa sztuczna inteligencja, możesz coś trochę ją oszukać, albo jakoś przebiec, albo coś. Jest dużo narzędzi, które w tej grze możesz wykorzystać, żeby przejść misję jak najszybciej, bez zostania wykrytym. Więc to jest naprawdę dla mnie super, to jest gra pełna zawartości i wydaje mi się, że wiele osób ją spisało na straty, zanim w ogóle w nią zagrali, albo gdzieś tam odrzuciła ich po pierwszej misji, bo wydawało im się, że to będzie ciągle to samo, co Conviction, a naprawdę według mnie wyszedł kawał dobrej skradanki, dostosowanej trochę do potrzeb dzisiejszych graczy. Beyond Dwie Dusze. Beyond Dwie Dusze, bo to jest gra, która mnie rozczarowała, ciebie rozczarowała, tak. Ale w sumie, nie wiem jak ty, ale ja nie uważam, że ona była beznadziejna. Niektórzy uważają... Nie, była okej, tylko była słaba. Niektórzy w sumie stwierdzają, że ona jest bardzo słaba. Ja się zwykle z tym zgadzam pod względem tego, jak to ludzie argumentują, ale mi tutaj strasznie dużo nie zagrało, szczególnie po tym, że już wiem, jakie gry potrafi David Cage zrobić. Tak. Ja tutaj, wiesz, nie czułem się za bardzo na miejscu, żeby stwierdzać, nie, wiesz, tam Quantic Dream, powinniście robić gry inaczej, bo ja wiem, że oni potrafią robić gry inaczej. Heavy Rain było super pod względem pomieszania fabuły z elementami gameplayowymi, a tutaj poszli zupełnie w inną stronę. I teraz tak, ja bym na sam początek wspomniał o tym, że niektórzy tej gry bronią w taki sposób, że no wiecie, nie każda gra musi być grą, jeśli jest fajna fabuła, to jest okej. I ja bym się z tym zgodził, ja bym to tej grze wybaczył, że ona była słaba, jeśli chodzi o interakcję. Tak, gdyby tylko, ta fabuła była. Ta fabuła też była średnia i mi się podobało na przykład w miarę zakończenie tej gry. O Jezu, to było najgorsze. A mi się nawet podobało, ale tu nie będziemy dyskutować o tym, bo, no bo nie da się, nie mówiąc jakie było. I wydaje mi się, że to jest rzecz, pierwsza rzecz, na którą tak naprawdę David Cage wpadł, a później cała reszta prowadzi do tego zakończenia. I problem polega na tym, że na samym początku masz wrażenie, że grasz w taki wydłużony prolog, że tutaj nie ma żadnych, to wiadomo, że to jest strasznie posiekane fabularnie i niechronologiczne i nie ma żadnych przyczyn, znaczy żadnych związków przyczynowo-skutkowych tutaj. I o ile mi się podobały na przykład sekwencje Jodie, jak była dzieckiem, fajny pomysł na jakieś tam pokazywanie tej takiej zagubionej dziewczynki, która ma relację z tajemniczą istotą, i tak
dalej, i tak dalej, to niektóre sceny, naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że niektóre pojedyncze sceny w ogóle nic nie wniosły do tej rozgrywki. Miały jakiś fajny klimat, fajnie wyglądały, ale jak się kończyły po 20 minutach, to stwierdzałem, okej, no to może już to zakończenie. To jest kolejny przykład tego, gdzie twórcy chcą jak najbardziej zrobić wszystkim dobrze i uszczęśliwić każdego gracza, a jednocześnie niszczą swój produkt i swoją wizję artystyczną. Mhm. Pamiętam, jak David Cage wypowiadał się chyba, że argumentował tą narrację tym, że wielu graczy narzekało na to, że Heavy Rain się tak powoli rozkręcał. Ale to było fajne, bo poznajemy Ethana, mamy te takie proste rzeczy, mycie zębów, życie rodziny Sielanka i nagle bum, śmierć, tragedia, cierpienie. Wow. A tutaj... Bohaterka cały czas w ogóle cierpiała w tej grze. Tak, jest mała Jodie, jest duża Jodie. Ja po prostu, po pierwsze irytowała mnie, po drugie nie mogłem się z nią zżyć i nawet jak już pojawiały się z powrotem te etapy, jak ona była dzieckiem, tak jakby to dziecko było dla mnie takie na dystans, bo no i tak wiem... No tak, wiem, bardziej obserwowałeś akcji, no nie? Wiem, na kogo ona dorośnie, prawda? I to mnie troszkę zawiodło. I tutaj ludzie też narzekają na liniowość. Heavy Rain podobno był liniowy. Ja Heavy Rain zaliczyłem raz i do tego nie wracałem. Po prostu utrzymuje się w tej błogiej nieświadomości. David Cage cię przekonał do tego, żebyś tak zrobił. Nie, wiesz co, po prostu stwierdziłem, że nie chcę widzieć, bo to jest moja osobista historia. Wydaje mi się, że słusznie. Tak, tak jest moje i o ile zdanie. Potem tam sprawdziłem, jak mogły wyglądać inne wersje zakończenia, no okej, okay, ta gra była dość liniowa, tylko że jakby gra tak fajnie nas oszukała, jakby uwierzyliśmy w to, że ta gra jest liniowa. I naprawdę myślałem, wow, kurczę, dobrze, że zrobiłem coś tam, czy kurde, szkoda, że zabiłem tą postać. Tutaj są sytuacje, gdzie właśnie nasza bohaterka Ellen, Boże, nie Ellen. To właśnie, Jodie. Gdzie Jodie chce coś zrobić, tam ma do wyboru, zrób to albo nie. Tam nie, załóżmy, przyjmij łapówkę. Ja mówię, nie. No i mówię, wiesz co, nie mogę tego zrobić, a postać, no ale zastanów zrobić. Się, a Jodie, no dobra, zrobię to. I tak naprawdę, jeżeli chcesz za mnie coś zrobić, za mnie podjąć decyzję na litość boską, to nie dawaj mi, jakby nie oszukuj mnie i nie pokazuj mi, że jednak mam na to jakiś wpływ, bo nie mam. Po prostu, o ile lubię historię, lubię budowanie postaci i szczerze potrafię zignorować gameplay czy niedoróbki graficzne, jeżeli jest fajna historia, to jednak, nie wiem, ta gra ukazała mi, że po części jestem trochę hipokrytą i po drugie, że jednak David Cage no jednak takim dla mnie bóstwem nie jest, jak po Heavy Rain no, nie ale był. Wydaje mi się, że to też trochę pokazuje, że gracze lubią iluzje, bo tutaj nawet sceny akcji były tak zrealizowane, jak ty mówisz, że jak ci coś nie wyszło, to i tak się działo to samo, tak. A nawet taki The Wolf Among Us z tego roku pokazał, że tam też zawsze efekt końcowy walki jest taki sam, ale przez to, że ty masz dużo takiej małej interakcji w obrębie tej walki i to jakoś zmienia jej wygląd, to w ogóle tego nie czujesz i jest ci to obojętne. No, ważne jest, dzieje się, żyjesz chwilą, żyjesz tą walką i to fajnie wygląda. I Beyond w ogóle, to już będziemy kończyć tak naprawdę. Tak złapałem takie przemyślenie, że ono już na samym początku pokazuje, czym ta gra będzie i możesz to też porównać do Heavy Raina. Heavy Rain zaczyna się tym, że musisz wstać z łóżka i tutaj po 10 sekundach intra od razu sterujesz postacią, a Beyond zaczyna się 10-minutową cutscenką, później jeszcze 5-minutową cutscenką i później możesz tam wcisnąć jeden przycisk i to od razu ci tak jakby przedstawia, co będziesz robił przez całą resztę gry, a Heavy Rain widać, że chciał od razu ci pokazać, że twórcy się chwalą tym, że patrz, tutaj wszystko robisz sam i tutaj każda interakcja jest fajna i w ogóle nawet wychodzenie przez drzwi jest spoko w naszej grze, więc wydaje mi się, że powinni jednak wrócić do tego, czyli właśnie do pokazywania, do trzymania gracza po prostu w ryzach tej postaci, do tego, że on naprawdę tak jakby decyduje, ma wszystko pod kontrolą. O ile 2013 był pełen, no może nie pełen, ale zawierał kilka rozczarowań, to zawierał też kilka pozytywnych zaskoczeń i kilka naprawdę radosnych nowin, jeśli chodzi o branżę gier. Ja osobiście jestem zadowolony z tego, że powoli Japonia jakby coraz, może nie powoli, ale to był dobry rok dla japońskich gier. Przede wszystkim Ni no Kuni od Studio Ghibli. Oliver, why did you set out on this journey in the first place? Well, my mom died, but there's a way to help her here in this world. You must be the one the legends say will save our world! Another world? Your world and my world are connected! 3DS i Wii U, okej, okay, nadal nie sprzedaje, 3DS już sprzedaje lepiej, ale no, kilka naprawdę świetnych gier. Jezu, nowe Mario, Luigi's Mansion, właśnie to, o czym mówiłem, czyli Pokémony i Fire Emblem. Wow, i też jeszcze Bravely Default, którego dopiero zaczynam grać. Świetne gry i dobra alternatywa właśnie, taka alternatywa dla ludzi takich jak ja, którzy są trochę znudzeni tym mainstreamem. Oczywiście nie takich hipsterów graczy, bo nie dążę w tym celu. Nie, bo jednocześnie też grasz w no właśnie gram, tylko po prostu głośne, tak właśnie powoli te gry głośne to są takie, o Boże, znowu, a to nagle mam coś nowego i każdy z tych gier Nintendo w jakiś sposób mnie po prostu jest w stanie oczarować. Ogromne pozytywne zaskoczenie. I też właśnie indyki.
ta generacja to jest jakby czas, w którym indyki jakby się, jakby mają teraz, zaczęły mieć większe znaczenie, o czym powiemy w naszych zestawieniach. Gdzie jedzą więcej mięsa. Tak, no, globalne ocieplenie te sprawy, ale też te indyki sprawiły, że w ogóle zaczęliśmy weryfikować system oceniania, bo mogą być gry, które mają ogromne oceny, a sprzedają się fatalnie. Mogą być gry, które na przykład, nie wiem, taki najbardziej taki głośny przykład, gdzie była taka dyskusja, dlaczego Gone Home i GTA 5 mają podobne oceny. Aha, no, no, no. I co jest dziwne, bo nie można, wydaje mi się, oceniać, która z tych gier jest lepsza, bo to są gry zupełnie inne, w innym klimacie, w innym budżecie, dla innego gracza. GTA to jest kilkadziesiąt godzin, multi, sandbox, tak dalej. Gone Home, narracja. Możecie narzekać na Gone Home, znienawidzić tą grę i mówić, że przecież to nie jest gra, to jest jakieś pseudoambitne coś, co w ogóle, o, jestem alternatywną grą z emocjami, jestem ponad branżę. Tak, ale szczerze, ja na przykład byłem trochę wzruszony tą historią i to jest o tyle ciekawe, więc my, wydaje mi się, jako przede wszystkim my dziennikarze i też gracze, musimy jakby inaczej patrzeć na to i przede wszystkim ten rok pokazuje, że system oceniania, jaki znaliśmy dotychczas, nie jest adekwatny. Mi się wydaje, że takie gry, tak jak ty mówisz, są potrzebne. Też do tego, żeby się bardziej cieszyć mainstreamem, bo on się w pewnym momencie zaczyna zlewać w jedno i te gry są podobne, a jak pograsz trochę w gry niezależne, czy na przykład w gry japońskie, które też mają jakieś swoją unikalność, to później z chęcią też czasem wracasz właśnie sobie do takich gier. Zaliczyłem Ghosty w zeszły weekend. No widzisz, i się cieszy, i dobrze się bawiłeś. Tak, to była fajna gra, mimo no wszystko. Więc ja dlatego też się cieszę, ze względu na to, że w tym roku mieliśmy premierę nowych konsol, w końcu to się oczywiście wiąże z całą masą różnych rzeczy, zobaczymy w przyszłych latach, ale już teraz podoba mi się właśnie nastawienie Sony. Nastawienie Sony do tego, do wspierania twórców niezależnych, do bezpośredniej współpracy z nimi i do tego, że tutaj promowani są tacy już naprawdę twórcy, którzy się też sprawdzili i mają bardzo dobry pomysł. I te gry niezależne zostają się coraz większe, to znaczy twórcy mają coraz większe możliwości. Tutaj Jonathan Blow robi The Witness, to pełne 3D, otwarty świat, w ogóle cuda niewidy, więc no fajnie, myślę, że wszystko pod tym względem zmierza do czegoś ciekawego, do tego, że jeszcze niedawno, znaczy parę lat temu nie było takiego pojęcia jak gry niezależne i tak naprawdę byliśmy skazani na to, co się ukaże, a teraz mamy fajne przemieszanie w obrębie tego roku i już te listy najlepszych gier na różnych też serwisach i u nas zaczynają swobodnie mieszać te tytuły i nie ma to znaczenia, czy jedna gra była tworzona przez 10 osób, czy przez tam 500. Dlatego też podsumowując, wydaje mi się, że można powiedzieć, że po tym, co się stało w tym roku i po tym, że jakby powoli to nabiera rozpędu, nowa generacja się rozpędza, to jednak przyszły rok będzie jednym z najlepszych roczników, jeśli chodzi o ostatnie lata. Przynajmniej ja tak czuję. Wiedźmin będzie. Tak, wow. Wiedźmin.